Mamuszki 14 w Sopocie to gorący adres od początku lat 90. ubiegłego wieku. Choć otwarte już w 1972 roku łazienki północne, bo o nich mowa, były miejscem problematycznym, to jednak nie ze względu na funkcjonujące w nim działalności, a architekturę, która mimo to w latach 70. nagrodzona została za przemyślane rozwiązanie podniesionych kabin dla plażowiczów, które nie zasłaniały widoku na zatokę z Parku Północnego, a które stały się głównym problemem budowli w przyszłości. Przez 20 lat funkcjonowania łazienki północne były głównie bazą gastronomiczną dla plażowiczów, a także miejscem, na którym wyznaczono strefę naturystyczną, gdzie opalano się nago, a w nielicznych otwartych kabinach można było wziąć prysznic po kąpieli morskiej. Co prawda już w tamtych latach zaczęły krążyć legendy o tym, co się dzieje w zamkniętych kabinach, ale dopiero początek lat 90. i kolejni najemcy sprawili, że o łazienkach północnych mówiło się niezbyt pochlebnie. W dokładnie 2 dekady po otwarciu łazienki północne dzierżawi Marek Olszówka, wtedy niezwykle obrotny biznesmen z branży hotelowo-gastronomicznej, czyli choreka, co by było zrozumiałe dla dzisiejszych korpiaków, który kontrolował wtedy m.in. gdyński Hotel Bałtyk, a także słupski Czar, który niczym Magda Gessler w Kuchennych rewolucjach zmienił się z podupadającej kawiarenki w prężnie działającą restaurację familijną. Wracam jednak do łazienek północnych i powstałego w tym miejscu Jokera. Otóż Olszówka zainstalował tam ring bokserski, w którym walczyły półnagie Ukrainki, Rosjanki, a także Polki. Na ringu walczyły, a poza nim tańczyły z klientami. Tańczyły głównie nago i nie za darmo, jak możesz się domyślić. To w Jokerze zaczęły się także wybory Miss Mokrego Podkoszulka, a które prowadzili Krzysztof Skiba, Paweł Kondzio-Konak czy Jarosław Janiszewski, lider zespołu Czarno-Czarni. Warto zaznaczyć, że w Jokerze funkcjonowały, nazwijmy to, dyskretne pomieszczenia, w których można było spędzić czas z tancerkami sam na sam. Oczywiście ta usługa była nieoficjalna, a oficjalnie te pomieszczenia nie istniały. Co ciekawe, imprezy w Jokerze odbywały się pod patronatem magazynu erotycznego Cats, hashtag gimby nie znają. Wybierano tam także miss seksu i gracji. Jak donosił Dziennik Bałtycki, 6 lipca 1992 roku tytuł wygrała niejaka Elena, późniejsza żona, druga żona wujka Czarka. O wujku Czarku i jego kontaktach z mafią będzie inny podcast, bo można jego wypowiedzi skonfrontować z faktami, a te już takie wesołe dla wujaszka nie są. Wracając do Jokera, to wybory najpiękniejszej fotomodelki w marcu 1993 roku wygrała 17-letnia Kasia Boniek, która ze względu na wiek, a może bardziej brak zgody rodziców, nie skorzystała z nagrody tygodniowego pobytu w Paryżu połączonego z sesją zdjęciową dla Katza. Co jeszcze ciekawego w 1993 roku pisał Dziennik Bałtycki o Jokerze? Ano to. Tym razem oba powyższe fakty niewiele zdają się mieć ze sobą wspólnego, co nie znaczy jednak, że można zbagatelizować rolę, jaką klub Nocny Joker odgrywa w życiu polityczno-gospodarczym naszego regionu. Tutaj odbywają się potajemne rozmowy miejscowych finansistów, tutaj spotykają się elity polityczne, tutaj zwyczajowo zaprasza się delegacje zagraniczne, tutaj wreszcie szefowie obmacują swoje sekretarki po pracy. Dlatego wiele afer finansowych, politycznych czy towarzyskich, afer sięgających często stolicy i odbijających się szerokim echem za granicą, ma tutaj swoje początki lub epilog. Sam Olszówka funkcjonował w otoczeniu biznesowym Nikodema Skotarczaka-Nikosia, i tak jak choćby Marek M. Oczko miał styczność ze Schwarzeneggerem, ale tym razem nie Arnoldem, a Wieśkiem Kołkowskim, który zamiast wspólnego zdjęcia posłał mu kulkę w jego własnej restauracji usytuowanej w hotelu Bałtyk. Marek przeżył i dzisiaj nadal działa w branży choreka, w Kołobrzegu oraz Świeradowie Zdroju. Tyle o Jokerze, który zakończył działalność w połowie lat 90. po udanym wymówieniu umowy Olszówce. Udane wypowiedzenie to jedno, ale znalezienie najemcy to drugie. Choć to dziwne, biorąc pod uwagę lokalizację, ale chętnych nie było zbyt wielu. Dokładnie jeden, ale za to nie byle jaki. Powiązany z amerykańskim Atomic Entertainment Ground Zero spółka z o.o., reprezentowany przez Amerykanów, Marka Bushale oraz Todda Stampa. Mieszkańcy stolicy mogą kojarzyć nazwę spółki z nazwą dyskoteki przy Wspólnej 62, i tak przez 2 sezony w Sopocie działała filia Ground Zero, a w 1998 Atomic Beach Club, klub firmowany przez Atomic TV, czyli
czyli pierwszą polskojęzyczną telewizję muzyczną, w której prezenterami byli Robert Killen, Andrzej Szaja-Szajewski czy Paulina Jaskulska z Joanną Chorodyńską. O ile klub cieszył się dużo lepszą opinią niż poprzedni Joker, to skończyło się jak poprzednio. Zerwaniem umowy przez miasto. Powody? Nadmierny hałas, brak remontu, choć tutaj należy zaznaczyć, że chęci były, ale brakowało zgody autora projektu, który posiadał prawa autorskie do projektu, oraz strzelanina. Jako że historia lubi się powtarzać, to sopocki magistrat kolejny raz szukał dzierżawcy, który za symboliczne pieniądze wynajmie łazienki północne i zainwestuje górę siana w ich remont. Tu już było łatwiej z przebudową, bo dzierżawcami zostali Krzysztof Zadrożny oraz Gerhard Parzutka von Lipiński. Pierwszy to sopocki restaurator, a drugi to koneser kobiecego piękna, organizator wyborów Miss Polski. O wyborach Miss Polski możecie poczytać w książce zdobywcy pierwszej korony w Polsce Jarka Masy, szczególnie o spółce Missland. Zatem 1999 rok, odwrócone szóstki nie mogą być przypadkiem, tak dodając z przymrużeniem oka. Przyniósł przy mamuszki 14 klub Galaxy. Lokal, który do dzisiaj z łezką w oku wspominają osoby, o których w większości nie powiesz, że wyszły na ludzi. Słowem, powstała typowa mordownia typu Haven, Antonewo Konewo czy inne Dream wypiździewo górne. Mało tego, do dzisiaj nie wiadomo, czy sprzedawano tam więcej drinków, czy rozprowadzano narkotyków, o których właściciele nie mieli zielonego pojęcia. O lewym alkoholu nie wspominam. O tym jedynie wspominają kroniki kryminalne Trójmiasta. Dodałem już, że remont przy mamuszki 14 posuwał się do przodu niezbyt szybko, ale wyburzono za to przebieralnie zlokalizowane na kolumnadzie. Jak to się mogło skończyć? Obstawiaj. Tak, masz rację. Ctrl-C, Ctrl-V. Magistrat w 2003 roku wypowiedział umowę najemcy, który hucznie zapowiedział, że weźmie udział w rozpisanym na nowo przetargu. Ale magistrat tym razem poszedł po rozum do głowy i dodał taki zapis do umowy. Albo remont i symboliczny czynsz, albo 14 koła miesięcznie czynszu. Gerhard skupił się na innych biznesach i miskach, a Zadrożny poszukał nowego wspólnika. Wiedział, że musi to być ktoś z dobrą opinią, najlepiej niekarany, a takich w Trójmieście ze Starej Gwardii jest niewielu, można powiedzieć. Tak więc cały na biało, w spółce Puckhead pojawił się Mariusz Olech. Dobry duch wyborów mis wszelakich przy mamuszki 14 pozostał. Czy coś się zmieniło? Absolutnie nie. 2004 rok przyniósł kolejne wymówienie, ale tym razem gładko nie poszło i zapewne ku twojemu zaskoczeniu, wojna trwała 4 długie lata, podczas których Galaxy zmieniło się w Curacao Music Club. Po latach walki miasto odzyskało łazienki północne. Oficjalnie za niepłacenie czynszu. Po odzyskaniu lokalu odkryto na pierwszym piętrze pomieszczenie o powierzchni około 50 m2, które zlokalizowane było przy samych schodach, a które to pozwalało patrzeć na to, co działo się na parkiecie poprzez weneckie lustra. Wejścia do pokoju, który urządzony był niczym tani burdel, strzegło zazwyczaj kilku ochroniarzy, a jak niesie wieść gminna, za sporą opłatą zabawiali się tam młodzi biznesmeni. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, skwitował to jedynie słowami, że można by się domyślać, do czego służyło to pomieszczenie. No i co? No i przetarg na dzierżawę, ale tym razem nic. Brak chętnych. Drugi przetarg i to samo. Ale do 3 razy sztuka i tym razem wszystko zaczyna wyglądać pięknie. Do przetargu stanął Wojciech Trzciński, właściciel fabryki Trzciny w Warszawie oraz Fundacja Multidyscyplinarnego Centrum Kulturalno-Artystycznego Zatoka Sztuki Natalii Turczyńskiej-Schmidt. Trzciński wycofał się z przetargu i pozostała Turczyńska. Ich brat Marcin T. Welturek, Wel Lew Marcel, prowadził w Trójmieście bardzo modny klub Dream Club w Krzywym Domku. Ten sam, z którego wyszła Iwona Wieczorek i już nigdy do domu nie wróciła. Plany oczywiście były ambitne. Zatoka Sztuki, czyli kolejne wcielenie łazienek północnych, miało się stać miejscem przyjaznym artystom. Ruszył remont. Tym razem na poważnie. Miasto zajęło się wyburzeniem promenady oraz ślimaka, schodów, które były symbolem obiektu. Powstał obecny budynek, który miał zawierać ekskluzywną restaurację na dole, pokoje dla artystów na wyższych kondygnacjach oraz wielofunkcyjną salę na samej górze. Piękne, prawda? Żeby było jeszcze piękniej, to Zatoka Sztuki na początku faktycznie sprawiała dobre wrażenie. Odbywały się tam cykliczne imprezy jak Europejskie Forum Nowych Idei czy Literacki Sopot pod patronatem i przy współpracy z miastem Sopot.
Imprez kulturalnych tam nie brakowało, ale mówimy o Mamuszki 14. Tak więc w 2014 roku w miejsce wielofunkcyjnej sali na dachu budynku powstał ekskluzywny i elitarny The Roof. Zamiast pokojów dla artystów powstały apartamenty dla bogatych klientów, które reklamowane były w dość specyficzny sposób. W Zatoce bywała nie tylko finansowa elita, ale także celebryci, aktorzy czy politycy. Pojawiały się pierwsze skargi na hałas, organizowanie nielegalnych koncertów, ale wszystko to było niczym wobec tego, co zadziało się 8 marca 2015 roku. Na początku wydawałoby się, że nie miało związku z Zatoką Sztuki, ani Dream Clubem, ani innymi lokalami Marcina T. jak Machiki. Tego dnia samobójstwo popełniła jedna z wielu ofiar prezesa spółki Gastronom, Krystiana W., pseudonim Krystek, który według Turka był tylko kierowcą. Jednym z jego kilku kierowców. Upór matki, Anaid, bo tak miała na imię 14-letnia ofiara Krystka, doprowadził do ujawnienia ogromnej afery związanej z pedofilią, a także skazania Krystka na bezwzględne więzienie, choć wyrok był skandalicznie niski. Obecnie Krystian W. jest na wolności i toczy się kolejna sprawa, w której ma zarzuty wraz z Turkiem. Bratu Natalii Turczyńskiej zarzuca się, że dwukrotnie doprowadził do współżycia z małoletnią poniżej lat 15 i obcował z małoletnią powyżej lat 15 w zamian za korzyść majątkową. Grozi mu także do 12 lat pozbawienia wolności. Zapłacił śmieszną kaucję i może cieszyć się wolnością. Dzisiaj z Dobromirem Kułakowskim rozkręca biznes, ale na Costa Brava w Hiszpanii. Kim jest Dobromir Kułakowski? Restauratorem, hotelarzem. Jest biznesmenem, który w lokalu Zimne Nóżki zatrudnił Adrię S., koleżankę zaginionej Iwony Wieczorek. Taki przypadek, a miasto znowu walczy, żeby wypowiedzieć umowę najemcy łazienek północnych, ale idzie im jak kurwie w deszcz. Udziały w spółce przejął Łukasz Mazur, który to po jakimś czasie został zatrzymany i przez chwilę był Łukaszem M., ale to przez karuzelę VAT, a nie działalność Nowej Zatoki. Nie zastosowano wobec niego aresztu, a jedynie poręczenie majątkowe. Dzierżawa budynku kończy się dopiero za 7 lat. I choć obecnie Nowa Zatoka nie funkcjonuje, to bynajmniej nie dlatego, że skutecznie odzyskano budynek, a dlatego, że krakowskie Archiwum X przeczesuje cały budynek, a także jego otoczenie. Biorąc pod uwagę, że ta sama jednostka prowadzi śledztwo w sprawie Iwony Wieczorek, nie można wykluczać, że sprawa ta wiąże się właśnie z Iwoną. Co ciekawe, Łukasz Mazur dzierżawę obiektu chciał scedować na tajemniczy zakon Kalatrawy, ale czy to się udało, to nie wiem. Wiem natomiast, że to nie koniec łazienek północnych i kolejny rozdział nagramy za jakiś czas, bo czego jak czego, ale tego jestem pewny. Łazienki północne wrócą z kolejną aferą i kolejnymi przetargami, a Jacek Karnowski kolejny raz wskaże na ten budynek i powie: to co tam się dzieje, to na to nie ma zgody. Wiele osób może czuć się rozczarowanych, że pominąłem kilka osób związanych z Zatoką Sztuki, z akcją jej obrony, ale to zupełnie inne tematy. Dzisiaj przedstawiłem jedynie miejsce, które od ponad 30 lat ma złą opinię i nie widać, by coś miało się zmienić. Na koniec przypominam o subskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwoneczka, a także komentowaniu materiałów i obserwowaniu nas. W zamian będziemy organizować kolejne konkursy, w których do wygrania będą książki o tematyce przestępczej. Do usłyszenia niebawem.